Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 5:50, wyruszam na wykopki. Dzisiaj znowu jadę na łuneczki do Matcza. Jestem już na polu, pierwszy sygnał, fajny sygnał zaznaczam, i wyszła monetka, kopijeczki, stan bardzo ładny jak widzę, chociaż może przesadziłem, ładna i rok nawet widać, 1880 rok, jedna kopiejka, płciutko była, nie wiem, ze 3 cm. Widzę, że na łąki ostatni raz przyjeżdżam wiosną, z tego względu, że już zaczęły przerastać. Myślałem, że troszeczkę dłużej pochodzę, ale ta łąka na przykład tam troszeczkę dalej to już jest i niżej tam trochę jest. Tam trawa już jest dosyć wysoka, taka w kolano. I widzę z tygodnia na tydzień strasznie to rośnie szybko, więc łoneczki odpuszczę. Dzisiaj skończę tą łąkę robić i za tydzień wracam do lasu, bo w lesie można będzie sobie chodzić spokojnie, a łoneczki, jak będę wiedział, że będą wykoszone, to wrócę na nie. Nie wiem, kiedy to będzie, czy w czerwcu, czy w lipcu. Tak czy tak, będę czekał na sygnał od znajomych rolników. Prawdopodobnie mam guziczek. Tutaj nawet błyszczy się tak na żółciutko ładnie. Co to za guzior? No, widzę, jest nie za super stan. Nie rozpoznaję. Co to za guzik? Może ktoś rozpoznaje ten guzik? Jak nie, to na butonarium poszukam. Uszko jest, ale delikatnie oczyszczam. Jakieś literki widać. Ale takie rzeczy nie na polu. Szkoda czasu. Wieczorem któregoś dnia w domu będę siedział i szukał informacji. Co to za guzik? No, pierwszy guzik dzisiaj. Super. I znalazłem coś ciekawego. Jakby jakaś broszka. Przypinka. Nie wiem, co to może być. O, chyba jak konika jakiegoś widzę. Ale mechy są. Powiem wam, że dobrze, że mam długą koszulę, bo by mnie zjadły. Jakiś tam środek od tych owadów małych. Mało przyjemnie dzisiaj. Tak, nie wiem, co to jest, jakaś przypinka w kształcie podkowy i tutaj konik jest, no ewidentnie konik. Co to mogło być? Może ktoś z was rozpoznaje, bo ja pierwszy raz widzę coś takiego. Fajna sprawa. I pierwsza łuseczka dzisiaj. Mam prawdopodobnie plombę. Tak mi się wydaje. Postanowiłem zrezygnować z tej muzyki w tle, bo chyba dźwięki natury chyba są fajniejsze od tych bitów darmowych z YouTube'a do podkładów muzycznych. Ewentualnie tam, gdzie jakieś przyspieszenia,
albo jazdę, drogę samochodu, to ewentualnie tam będę teraz muzykę wstawiał, a tak to będziecie skazani na mój głos jako narratora, no i piękne dźwięki przyrody. No jest plomba, coś nawet na niej piszę, ale chyba raczej nie rozczytam, ale fajnie. Coś się dzieje na tej łuneczce, chociaż troszeczkę się zachmurzyło, jak widzicie. Tak, nie wiem, czy ta pogoda do końca dnia wytrzyma, ale miejmy nadzieję. I mam ładną zieloniutką monetę. Prawdopodobnie będzie to 1 grosz z drugiej RP. Tak, od razu było widać, ale stan bardzo ładna. A rocznik. Trzydziesty. Kurczę. 31. 1930. No nie jestem pewny. Po umyciu postaram się sprawdzić, który to rocznik, ale bardzo fajna moneta, a takie bardzo lubię. Sponsorem mojego dzisiejszego odcinka jest kanał Wierzbicy Team. Koledzy z tego kanału udostępnili mi swoje łuneczki. Dziękuję za to dla kolegów i link do ich kanału wstawię w komentarzu pod tym filmem. Znalazłem monetkę. Kraj Carek. Rocznik 1762. Stan nawet ładna. No, zadowolony jestem z tej monetki, bo zazwyczaj te krajcary takie wycieruchy wychodzą, a ten jest taki z potencjałem. Można z niego coś zrobić, jak się go umyje, bo tam patyny nie będę z niego ściągał, tylko go umyję delikatnie. Fajna moneta. Mam kolejną monetkę. Tym razem wyszło 10 groszy z PRL-u. Rocznik 62. No, stan nawet. Na początku myślałem, że to zlepek, jakichś drutów, ale nie wydaje mi się, bo zaczęły pokazywać mi się jakieś takie kwiatuszki. Jakaś ozdoba była. Ona broche to chyba za duże. Chociaż nie wiem, jakie kiedyś broszki nosili. Ja zazwyczaj jakieś takie małe znajdowałem. Ta jest mega wielka, ale ładna dosyć. No, wygięta. Proszę bardzo. Kolega przyszedł do mnie, patrzcie, Bociek. Nie boi się. Chyba głodny. Szuka żaba czy czegoś tam. Czy rybek tutaj. W tym obniżeniu jeszcze wody trochę jest. Mało przyjemnie jest. Meszek tysiące chcą mnie zjeść. Ale to nic, jakoś wytrzymuje póki co. A tymczasem jest monetka i tak mi się wydaje, że sreberko. Znowu sreberko. Zobaczymy, co to jest w tej grudce. Tak, jest sreberko. 10 groszy. 1840.
A kurczę, powiem wam, że te mechy mnie chcą zjeść. Co o tej monecie mogę powiedzieć? Z przodu jest w miarę, ale z tyłu jest wycieruch kompletny. Nic nie widać. Szkoda. Szkoda, byłoby fajne sreberko. No, lepsze takie jak wcale. Dobra, szukam dalej. Kurczę, mechy wykończą mnie dzisiaj. Jest kolejna łuseczka, a mechy strasznie mi dokuczają. Mam kolejną monetę. Tak mi się wydaje, że to będzie kopiejka jakaś. Tak, ale stan bardzo słaby. O, prawie wytarta. Szkoda. Niestety nic nie widać na niej. Tylko zarysy. Rocznik też pewnie będzie niewidoczny. Ostatni kawałek łoneczki mi został. Chyba najgorszy. Duża trawa już jest. A tymczasem wyszła łuseczka z małzerka, taka spłaszczona. Będę kończył na dzisiaj z tego względu, że tutaj na końcu tej łąki to jest zbyt już duża trawa i ta łoneczka albo będzie zrobiona w tym roku, jak zostanie wykoszona, albo poczeka do przyszłego roku na skończenie. Dobra, zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jestem już w domu, to są wszystkie fanty z tego wyjazdu i zaczynamy podsumowanie. Militarka, czyli kilka łuseczek. Nie za dużo tego było tym razem. Guziczek, ale nie byłem w stanie rozszyfrować, co to za guzior. Niestety troszeczkę jest zniszczony. Może ktoś z was skojarzy, co za guzik, bo ja nie jestem w stanie zidentyfikować jego. Dobra, dalej. 10 groszy z PRL-u, dwie kopiejeczki. Jakaś taka, nawet nie wiem, co to jest, zawieszka, kurczę, jakaś ozdoba, jakieś kwiatuszki tutaj widać. O, coś dosyć ładnego, ale nie wiem, co to było. Plomba rosyjska, bo widać cyrylicę, ale nie jestem w stanie rozczytać. Co tutaj jest napisane? Nie wszystkie litery są widoczne, szkoda. Jeden krajcar, a rok 1762. O, to już jest fajna monetka. Lecimy dalej. Sreberko, 10 groszy, 1840 rok. Stan, no nie najgorszy, ale widziałem ładniejsze. Co tam dalej? Ta przypinka. Szukałem w internecie, w Google, po zdjęciach takiego czegoś, ale niestety nie mogłem tego namierzyć. Może ktoś z was skojarzy, bo ja pierwszy raz coś takiego znalazłem. Taką przypineczkę z konikiem. Bardzo ładna. Może na szczęście, może kolejne wyjazdy będą fajne fanty dawały. Oby tak było. Taka podkówka z koniem. No i co? I chyba mnie najbardziej cieszy, oprócz tego sreberka, ten grosik z drugiej RP i rocznik 39. Więc fajny to jest rocznik i fajna monetka. Cieszy mnie bardzo. I taki to wypad. Za dużo fantów nie było, ale coś udało się na tej łoneczce akurat pokopać, więc jest ok. I taki to wyjazd. Pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!